Czujesz się gotów? Nie. Tłum pozna twą twarz. Witajcie w kolejnym odcinku Jegalisk Show, a konkretnie tygodnia z grami widzów, które właśnie wy nadesłaliście. Ja jestem Jegłen, a ze studia tym razem na żywo pozdrawia was... Zergalisk. To jest Zergalisk. Live long and prosper, ale po prostu kamerka jest wkurzająca. Tak czy inaczej, pozwólcie, że przejdziemy prosto do gry, która dzisiaj będzie odbywać się, o kurwa, na plus 8 to tak dobrze nie działa, która będzie się odbywać, ale w topa, ale co, ludzie się pośmieją, wszyscy będziemy się dobrze bawić, która odbywa się na mapie, to jest mapa, która się nazywa Caverns, co? Nie pamiętam, poleciał mi z głowy. Ale żeśmy drugą plamę dali, ale pamiętajcie, porażka jest nawozem sukcesu. I widzimy, dzisiaj będzie pojedynek pomiędzy Kodiakiem... A Buckinghamem. Buckingham to jest taki gość, który uciekł z Buckinghamu, stąd też zniknęła mu jedna literka z ksywy. Natomiast Kod, jak widzimy, robi niesamowity trik z podwójnym ekstraktorem po to, żeby zrobić sobie więcej robotników. Na dłuższą metę to kosztuje aż 10 minerałów, więc zawsze dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja naprawdę tego potrzebuję. Tak jak zresztą robiąc zakupy za pomocą karty kredytowej w MediaMarkt. Buckingham z kolei zdecydował się wybudować swój pylon w dosyć niekonwencjonalnym miejscu. Daleko od swojej głównej bazy. Czyżbyśmy mieli jakiś sneaky fucking tactics? Czyżbyśmy mieli spodziewać się jakiegoś proxy gate'a? No jak na proxy gate to jest to troszeczkę daleko od linii ataku. No ale przecież pamiętajmy, to jest tydzień z grami widzów, to że... chwilę mignął, przepraszam, cofam to co powiedziałem. Mignął nam przez ułamek i znowu widzieli, jest, jest, jeszcze jest. Trzymamy kciuki, nie zniknie, nie zniknie. Mamy nadchodzący forge schowany tutaj na ekspansji. Także w takim razie coś w rodzaju Cannon Rusha. To jest bardzo odległy Cannon Rush. Prawdopodobnie Buckingham ma taki plan, że tymi wszystkimi kanonami zabuduje zarżnie przeciwnika, budując je regularnie tutaj od lewej strony mapy do prawej. Długa droga przed nim, ale Hollywood też nie od razu zbudowano. Dron Kodiaka skautuje bazę Protossa. Dosyć... Co więcej, powiedziałbym, że wyleguje się w cieniu Nexusa. Tak, dosyć niebrawo skautuje, a i teraz wziął się do roboty i zaczął podgryzać robotników. Tak jest! Kodiak, dajesz radę, ile ty masz APM-u? Aż 49 z taką ilością APM-u. Bardzo ważne jest pamiętać regularnie harasować swojego przeciwnika. Przecież produkcja robotników we własnej bazie nie jest tak istotna jak haras. Każdy zabity robotnik w bazie przeciwnika. Tymczasem widzimy, że Kodiak stawia ekstraktor w bazie przeciwnika, co jest bardzo wkurzające dla Protossa. Ja osobiście nienawidzę, kiedy ktoś mi to robi, ponieważ takiego ekstraktora nie mogę się długo pozbyć. Zerg może go cancelować, budować od początku, jednak Kodiak nie wpada na taki pomysł. Tymczasem widzimy, pierwsze kanony powstają na froncie bazy Kodiaka. Jeden już padł, czy drugi padnie? No w każdym razie widzimy dwa pylony na dole. Tak, kanony. Dwa pylony stoją. No, ty ślepy. I powstają kolejne dwa kanony. Kolejny zniszczony. Zobaczmy, jak wygląda sprawa Stradiusz. 325 zasobów, 475. Kto da więcej? 625 zasobów stracił Buckingham, zadając wyłącznie... 12, to jest chyba strata jedynie ekstraktorów. To jest jedyna strata, jaką poniósł Kodiak w tej grze, poniósł stratę ekstraktorów. A zatem szalenie nieefektywny Cannon Rush Buckinghama jest niestety, no niewiele przyniósł skutków. Za taką ilość moglibyśmy postawić dobre dwie ekspansje, jednak Buckingham się tym nie przejmuje. Dlaczego w tej grze mają ciekawą tendencję do budowania budynków w nie swoich bazach? Budowanie budynków w nie swoich bazach jest to jednak z podstawowych taktyk w niższych ligach. Nie da się tam grać zwyczajnie, nie można tam budować w swoim naturalu, nie można tam makrować spokojnie, tam należy robić coś zawsze sneaky. Buckingham w dalszym ciągu buduje pylony w różnych miejscach mapy? Szczerze mówiąc, zawsze mnie zastanawia, co by było, gdyby tych wszystkich naszych rodzimych masterowców zrzucić do brązu. Czasem odnoszę wrażenie, że... Niektóre gry mogłyby być bardzo ciekawe. Oni by się po prostu nie spodziewali, co gracze w brązie są w stanie wymyślić. Patrzą, dobra, bierze dwa gazy, zatem będzie szedł w to, to, to i to, a potem gościu przybiega milionem marinesów i... Coś poszło nie tak. A tymczasem armia Kodiaka powoli zbliża się do bazy... Buckinghama. Jednocześnie Kodiak bierze ekspansję. Roachy wchodzą do góry, tam powstają już kanony, aż 3, a zatem kolejna dobra ekspansja i to jeszcze z małą nadwyżką. Naparza w Roachy, które nie mają speeda, więc powoli niemrawo uciekają. Na szczęście są kanony, więc Buckingham będzie w stanie pozbyć się tych działek. Jednocześnie
powstaje ekspansja Protossa. W tym w samym ukrytym miejscu, w którym zdało się postawić swojego Holdza. Kolejne dwa działka. Zastanawiam się, skąd Bucky nam bierze te wszystkie zasoby. Wydaje mi się, że po prostu zamiast budować stocznię... O, wpadł jest na pomysł. Tak, pierwszy gateway. Mamy pierwszy gateway. Brawa dla Buckynama. Bucky nam stawia pierwszy gateway, co pozwoli mu wreszcie zacząć produkować jednostki. Niestety działka nie potrafią podnieść spódniczki jak statki na kreskówkach i nie potrafią zaatakować przeciwnika. Kodiak w tym czasie jest całkiem zadowolony z sytuacji, kończy stawiać swoją pierwszą ekspansję, dron już czeka na kolejnej ekspansji po prawej stronie. I robi również swój lair. Kodiak również zaparkował swoje wojska przed bazą Buckynama, tak na wszelki wypadek, gdyby Buckynam chciał wziąć ekspansję. Da. W dalszym ciągu chyba nie zdaje sobie jednak sprawy z lokalizacji jego drugiej bazy. Jednak zdaje Kodiak się, że jej nie zauważył nigdy. Tak, nigdy nie widział jeszcze. Zatem Kodiak gra zupełnie nieświadom tego, co się dzieje na mapie. Dziękuję za wciśnięcie E. Nie ma za co. Jednak Kodiak gra, widać, wyraźnie zorientował się na makro. Widzę, że Kodiak wie, że działka to jest tak naprawdę ogromny koszt. A zatem im więcej działek buduje wasz przeciwnik, a widzimy, że działek i pylonów Bucky nam stawia na potęgę. Nie wiem po cholerę mu to, szczerze mówiąc. Wtedy Kodiak może spokojnie zająć pół mapy w międzyczasie, bo tak naprawdę nic mu nie grozi. Bucky nam w tej chwili jeszcze nie zdecydował się postawić swojej pierwszej jednostki. No, niestety, pierwsza jednostka to jest ciężka decyzja. Nie sądzisz, czy to ma być Zelot, czy może... Stalker, może Kolos będzie odlatał. A może Zelot? No, powiem ci, że ciężka decyzja. No i widzimy, że skończone Cybernetic Core, co jeszcze utrudnia decyzję Buckynama, bo teraz to już naprawdę ma trzy jednostki do wyboru i nie może się zastanowić, którą chce. Natomiast bardzo ślicznie idzie mu ustawianie kwiatka z gatewayu we własnej bazie. Nie, nie idzie mu. Stawił po prostu wielkie oczy, które wpatrują się w was, widzu. Tak, bo zablokował swojego proba i który nie może w tej chwili wyjść. No, prob oczywiście mógłby wyjść. Tak jest, skancelujmy jeden z budynków. Po co nam te dodatkowe 40 zasobów? Czasem druga ekspansja już ze strony Kodiaka powstaje. I powstaje również Spire. Tak patrząc na to, co Kodiak robi, Kodiak bardzo mądrze do tego podszedł, nie szoruje przeciwnika, nie atakuje na Hama. O, przepraszam, cofam to, co powiedziałem. Geyser Glingu właśnie wyruszyła na straceńczą misję, by uszczuplić trochę zasoby. Przeciwnika niestety nie udaje im się osiągnąć większego sukcesu. Roacher zdecydował się jednak nie atakować, w dalszym ciągu pilnują rampy. Jednak przypominam, że tutaj nadal istnieje ten bardzo ukryty pylon. Tak, a wall gators są prawie gotowe. Prawie, to jest duża różnica, mój bracie, ponieważ z prawie gotowych gatewayów mamy póki co jednego zelota. Szaleńcza i porażająca ilość armii, oczywiście z taką dużą ilością gateów, Buckynam nie będzie musiał podejmować decyzji tego, jaką jednostkę chce wyprodukować, będzie mógł produkować po kilka naraz. Z taką liczbą zasobów, jaką w tej chwili zgromadził, jest w stanie wybudować całkiem sporo jednostek na raz. Zobaczymy, czy wykorzysta tą przewagę. Mamy Twilight Council skończone. Czyżby Buckynam chciał spróbować jakiejś innej cheesy taktyki? Tak. Mamy... Dark Templarów w długiej perspektywie, bo zawsze budowanie Dark Shrine długo zajmuje, chociaż odnoszę wrażenie, że w Master League zawsze zajmuje to mniej. Jednak Zerglingi wparowały tutaj na rzeźnię małą piątek 13, urządziły tym probom. Niestety za dużo strat nie udało się Kodiakowi zadać swojemu przeciwnikowi, więc cały czas spojrzymy na zakładkę strat. Kodiak jest oczywiście do przodu, zadał swojemu przeciwnikowi o wiele więcej strat, ale bardziej wynika to z głupich decyzji podejmowanych na samym początku przez jego przeciwnika. Tak, Dark Shrine w tym czasie jest już w połowie gotowy, a Buckynam w dalszym ciągu oszczędza zasoby i stawia działka. Na szczęście na pole gry wychodzą mutaliski. Mutaliski, jak wszyscy wiemy, świetnie nadają się do kanterowania Dark Templarów, nawet gdy ich nie widzą, choćby dlatego, że po prostu Dark Templar nie jest w stanie zaatakować mutaliska. Kodiak w tym czasie wygląda, jakby się czaił na stawianie ekspansji pod ekspansją przeciwnika. Czy on o tym wie? Sprawdźmy. Czy Kodiak w ogóle nie wie, nie ma zielonego pojęcia. I powoli wysyła coraz więcej jednostek pod bazę Buckynama, sądząc, że tamten siedzi na jednej ekspansji.
Nie wie także o pylonie, który stoi pod jego bazą. Co może okazać się fatalne w skutkach, bo już przy tym pylonie spełnia się pięknie ułożony w taki trójkątny kształt aż 6 Dark Templarów, nie 1, nie 2, nie 3, nie 4, nie 5, aż 6 Dark Templarów już biegnie w stronę głównej bazy. Bucky nam nawet nie śmiał rozdzielić ich na kawałki, chce wszystkich gęsiego wyprowadzić prosto w linię minerałów. I kolejne 6. I teraz już tak to ładnie nie wygląda. Natomiast wygląda na to, że wszystkie drony na głównej bazie Kodiaka po prostu padły. Kodiak był nieprzygotowany do tego ataku, podobnie jak ci Dark Templarzy, którzy stali z tyłu, po prostu zajęli się atakowaniem innego budynku. Tymczasem co robi Kodiak? Kodiak już 6 overlordów przerabia w Overseer, jednak ta ekonomia, którą po drodze zbudował, na pewno mu pomoże się obronić. No i mamy Dark Templary złapane w czołku, tak naprawdę Queen trochę dronek, cóż, dronki nie są najlepszym counterem na Dark Templarów, jeśli mnie spytasz. Natomiast Roachy jak najbardziej próbują zniszczyć tych Dark Templarów, wygląda na to, że z dobrym skutkiem, jednak również duże straty ponosi Kodiak. Sprawdźmy na stratach, no powoli się to już wyrównuje. Nawet Zerg poniósł większe straty już w tej chwili. W tej chwili Zerg poniósł większe straty. W liczbie dron? W liczbie dron, jeśli sprawdzimy, 31 probek do 22 dron. I Kodiak właśnie wbiega teraz na ekspansję Bakinama, atakuje szaleńczo to jedno działko. Jeśli tylko uda mu się ściągnąć palion, to praktycznie połowa budynków, jakie Bakinam posiada, będzie wyłączona. Spawnuje się tam jeden Dark Templar. Czy będzie w stanie powstrzymać te zerglingi? Myślę, że nie, nie zdąży. Natomiast będzie w stanie powstrzymać je przed całkowitym wyrżnięciem wszystkiego, co się tam znajduje. Większość budynków Buckingham'a pozostała bez zasilania, a Roachy Kodiaka w dalszym ciągu mówią, żeby nic nie wymknęło się z jednej bazy. Kodiak z powrotem jest na prowadzeniu, jeśli chodzi o swoje dronki, natomiast Buckingham cały czas ma problemy ze swoją ekonomią. Spójrzmy na zakładkę income, o wiele większy income Kodiaka. Kodiak teraz gra komfortowo, no i niestety musiał Buckingham zapłacić za swoje chamstwo i prostactwo na samym początku gry tym, że ta ekspansja już praktycznie nie zbiera minerałów, a innych ekspansji nie ma jak postawić, ponieważ działka nie mają w zasięgu 40, a wyłącznie 9. Dark Templarzy... 7, ale w topa. Dark Templarzy Protossa już są zupełnie bezużyteczni, zdecydowali zamienić się w Archony, które chyba zmierzają do strony Kodiaka. A więc uwaga, za chwilę będzie starcie tytanów, jednak Dark Templary, które są widziane, nie są tak efektywne. Podobnie. Archony nie bardzo chcą atakować cokolwiek. No, są to niechętne Archony, to są Archony Archonus Nierubus, one są z gatunku tych, które raczej nie lubią pracować. Natomiast co mnie martwi, to jest ta garść Dark Templarów, które mkną w stronę bazy Kodiaka III, która właściwie jest jego częściowym, głównym źródłem zysków. Jednak... No, udało im się lecieć w linię dołów, zabijają parę dron. Nie zabijają parę dron, szczerze mówiąc, to są pacyfiści. To są Dark Templarzy pacyfiści, jak pięknie z ich strony skupiają się. Ponownie na Evolution Chamber. Buckingham najwyraźniej bardzo boi się Evolution Chamber wstrzymanych przez Kodiaka. Zniszczył już ich, zdaje się, 3. Jak wiadomo, proxy Evolution Chamber jest jedną z najgroźniejszych taktów, jaką Zerg jest w stanie zaserwować. Tymczasem Dark Templarowie zniszczyli Evolution Chamber i kierują się dalej na północ. I... Czyżby zechcieli zabrać się za kamienie? Nie, parkują przy kamieniach po to, żeby zrobić przerwę na fajkę. To jest znany zajazd dla Dark Templarów, jednak tego zajazdu nie widać, ponieważ jest cloaked. Również przed oczami widzów. No i mamy powoli szykujący się atak i agresję, która będzie wpadać do bazy Buckinama, czy jednak nie? Jednak zdecydował się najpierw skierować się w stronę do ekspansji. Ekspansji czy też głównej bazy, bo nie wiadomo jak to Buckingham. Myślę, że bardziej ekspansji. No i zergi i Roachy otaczają Dark Templarów, niewiele z tego zostanie. Niestety dużo zergów padło również w tej walce, oddało swe życie na ołtarzu ojczyzny. No i teraz Kodiak ciągnie już w stronę bazy przeciwnika. Myślę, że Buckingham jest rozłożony na łopatki, nie bardzo ma jak z tej gry dalej wyjść. Obserwery są wszędzie. Jeden jedynie Dark Templar w bazy i już nie żyje. Tym razem stoją dwa pylony, jednak. Jednak dwa pylony wiosny nie czynią i jednocześnie Buckingham odchodzi z gry po chamsku, a zatem tak, pamiętajcie, nigdy nie robimy. Podziękujcie za grę. Na początku, nie wiem czy pamiętacie, pozwólcie, że przewinę. Zobaczcie jak Buckingham sadził pierniczkami, jak tylko gra się zaczęła. Nie widzieliśmy tego, bo było ośmiokrotnie przyspieszone. A no tak, a zatem pozwólcie, że troszkę przyspieszę. O, have fun, pierniczek serce. Po prostu tak nie robimy, jeśli chcemy wyjść potem po chamsku. Jeśli po chamsku, to nic się nie odzywajcie, przeciwnie. Nikt będzie nie miał wam tego przynajmniej za złe. Tymczasem
Ze studia żegnają was Jegwen oraz Zergalis, którzy razem tworzą Jegalisk Show, a zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nadsyłajcie swoje gry. Pozdrowienia, cześć. Cześć.